Dzień dobry! Dzisiaj pogadamy sobie o najnowszej produkcji Netflixa i Ryana Murphy pod tytułem Monsters. 9-odcinkowy drugi sezon antologii Monster pojawił się w całości w czwartek, 19 września no i podejrzewam, że no wiele osób miało już okazję go raczej obejrzeć, zwłaszcza, że aktualnie jest na pierwszym miejscu najbardziej oglądanych seriali tej platformy Polsce. Jeżeli widzieliście, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach co o nim sądzicie. Ja sobie myślę, że dzięki temu, że dużo osób już ten serial miało okazję zobaczyć, to możemy pogadać sobie o nim troszkę bardziej otwarcie i ze spoilerami troszkę, bez przesady, ale uważam, że trudno mi będzie ocenić tą produkcję. Nie wchodząc troszkę głębiej w różne dodatkowe aspekty i okoliczności, zresztą, słuchajcie, w samym serialu niejednokrotnie pada zdanie, że nie chodzi o to, co się wydarzyło, tylko dlaczego, więc pozwólcie, że troszkę pospoileruję, ponieważ podstawowe informacje o braciach Mendendez i o tym, co oni zrobili, to znaleźć można dosłownie wszędzie. A skoro serial się zastanawia dlaczego, to ja też się zastanowię, dlaczego, a konkretnie dlaczego. Ryan Murphy zdecydował się przenieść na ekran właśnie tą konkretną sprawę, właśnie teraz, no i jak mu ostatecznie wyszło. Zacznijmy w ogóle od tego podstawowego pytania, czyli czy serial Monsters jest w ogóle dobrym serialem. No słuchajcie, jeżeli będziemy go oceniać tylko i wyłącznie od strony technicznej, no czyli pod kątem, nie wiem, jego realizacji, scenariusza, aktorstwa, no to jest serialem bardzo dobrym. Fabularnie i dramaturgicznie to bym powiedziała nawet, że jest lepszy od tego niesławnego damera sprzed dwóch lat. W głównej obsadzie znaleźli się Javier Bardem jako Jose Menendez, Chloe Sevigny jako Kitty Menendez oraz Nicolas Alexander Chavez jako Lyle i Cooper Coch jako Eric Menendez. I zwłaszcza tutaj Chavez i Kocz. dosłownie, słuchajcie, przechodzą samych siebie na ekranie w rolach, które wyobrażam sobie, że musiały być koszmarnie trudne emocjonalnie. Pamiętam w ogóle jak Ivan Peters Opowiadał, jak była dla niego trudna rola damera i jak długo dochodził po niej do siebie w ogóle. No, i myślę sobie, że rola braci Menendez musiała być również gigantycznym wyzwaniem emocjonalnym. Tym bardziej jestem pod wrażeniem, jak oni sobie poradzili. Powiem wam, że w ogóle oglądając Monsters, miałam takie wrażenie, że właściwie to oglądam inną antologię, którą lata temu Murphy robił dla stacji FX, czyli. American Crime Story. Między tymi dwiema produkcjami jest tak. Wiele wspólnych elementów, zwróćcie uwagę, że właściwie no, dzieli je tylko jakaś tam efemeryczna interpretacja, że American Crime Story jest o medialnych sprawach kryminalno-obyczajowych, które emocjonowały amerykańskie społeczeństwo, a Monster się koncentruje bardziej na yy, powiedzmy konkretnych antybohaterach masowej wyobraźni, czyli o ile można powiedzieć, że American Crime Story jest story driven, to Monster jest character driven. No ale i. To też nie jest do końca prawdziwe, ponieważ przecież pierwszy sezon American Crime Story był poświęcony... W sprawie O.J. Simpsona, czyli konkretnego bohatera, który tutaj zresztą też się nawet nam na moment pojawił, więc mieliśmy coś w rodzaju takiego crossovera. Więc gdzie jest to rozróżnienie? Trudno powiedzieć, moim zdaniem. Eee, uważam, że Murphy po prostu podpisał fajniejszy kontrakt z Netflixem i chcąc kontynuować swoją serię o głośnych sprawach kryminalnych, po prostu sobie zmienił nazwę antologii i dorobił nową filozofię do niej. Dzięki czemu po drugim sezonie Monstera. Widać już jak na dłoni, że to nie jest tak do końca cykl poświęcony seryjnym zabójcom, jak na przykład ja początkowo sądziłam, ale po prostu ludziom, którzy popełnili głośną zbrodnię i zostali za nią skazani w medialnym procesie. Z jedną uwagą, musi być to rzeczywiście sprawa pełna niuansów. No właśnie, niuanse. To one są, powiedziałabym, w tym wszystkim najważniejsze. Moim skromnym zdaniem, Monsters pozwala dużo lepiej zrozumieć intencje Ryana Murphy, jeżeli chodzi o sens istnienia w ogóle całej tej antylogii zatytułowanej Monster. Na pewno ważnym elementem jest tutaj niejednoznaczność, ponieważ Murphy lubi niuanse, podobnie jak lubi zastanawiać się nad wagą argumentów każdej ze stron. Czyli kto ma rację? Co jest dobre, co jest złe, jak media kształtują naszą świadomość yy, i w ogóle świadomość masową, jak działa amerykańskie prawo i kim są na przykład przysięgli, których indywidualne postawy mogą zdecydować o czyimś życiu i śmierci. Yy, też jak wielki wpływ na postępowanie poszczególnych osób ma ich wychowanie, rodzina, z której pochodzą, czy ludzie rodzą się źli, czy się tacy stają, a wręcz. Czym jest w ogóle zło i czy na pewno istnieje w całej tej uproszczonej, takiej wiecie, formie powiedzmy biblijnej? Murphy od lat podchodzi do kwestii moralności w sposób wręcz filozoficzny, snując w swoich serialach wielopoziomowe narracje i koncentrując się na motywacjach poszczególnych bohaterów. Jeśli więc miałabym wskazywać najważniejszy element serii Monster, no to byłoby to właśnie opowiadanie złożonych historii, które są niejednoznaczne, moralnie, gdzie motywacje bohaterów zależą od bardzo skomplikowanych czynników zewnętrznych. W pierwszym sezonie damer został pokazany zwróćcie uwagę jako taka właśnie głęboko zaburzona ofiara niewyobrażalnej, która się taka stała, a nie urodziła, co zresztą wywołało później niemały skandal. No bo nie każdemu się podobało, że Murphy uczłowiecza potwora, ukazując go jako rozpaczliwie walczącego ze swoją orientacją człowieka, który robił no, też niewyobrażalne rzeczy, ponieważ cierpiał wewnętrznie. Bracia Menendez też są rysowani taką chwiejną kreską, a właściwie nawet powiedziałabym, że nie tyle rysowani, ile szkicowani na bardzo różne sposoby, ponieważ narracja serialu nie jest linearna i nie jest spójna. Ja bym ją nazwała wręcz niewiarygodną Racją, bo to, co oglądamy na ekranie, wygląda troszkę jak zlepek różnych wersji wydarzeń, opowiedzianych przez kilka różnych osób. Nic, co widzimy na ekranie nie jest tutaj jednoznaczne, a Murphy przeskakuje dosłownie między wizjami i interpretacjami, i nawet nie próbuje w ogóle nam dać konkretnej odpowiedzi na pytanie. Kim są Eric i Lyle Menendez, czyli bracia, którzy w 1989 roku w brutalny sposób zamordowali własnych rodziców, żeby, jak donosiły później media, bardzo szeroko odziedziczyć gigantyczny spadek i nakupować sobie Rolexów. Sprawa braci Menendez na początku lat 90. była w USA naprawdę głośna i to z kilku przyczyn. I tutaj będą spoilery. Po pierwsze, wszystko wydarzyło się w Beverly Hills, w jednym z bogatych domów, a Lyle i Eric byli, powiedzmy, wychuchanymi synkami jednego z szefów dużej wytwórni płytowej. Po drugie, sama zbrodnia była bardzo drastyczna, ponieważ Kitty i Jose zostali zastrzeleni z bliska za pomocą strzelb. Po trzecie, zbrodnia została dokładnie zaplanowana, a chłopcy po wszystkim puścili się dosłownie w wir konsumpcyjnego życia w ciągu kilku tygodni od pogrzebu wydając jakieś 700 tysięcy dolarów ze swojego gigantycznego spadku. Po czwarte, wpadli, ponieważ Erik wygadał się ostatecznie swojemu terapeucie, który całe zdarzenie nagrał i kazał swojej kochance potem... Zanieść na policję. Gdyby nie to, bracia Menendez chodziliby sobie po świecie wolno do dzisiaj, a prawdziwi sprawcy morderstwa no, nigdy nie zostaliby prawdopodobnie odnalezieni. Wszystkie te czynniki sprawiły, że sprawa braci Menendez stała się medialna właściwie zanim jeszcze rozpoczął się proces, a opinia publiczna wydała bardzo konkretny wyrok na długo, zanim w ogóle ostatecznie zapadł on w sądzie. Media, satyrycy, politycy czy osoby publiczne, oni wszyscy traktowali tą historię jako dowód na bezduszność tych dwóch rozwydrzonych i pozbawionych sumienia dzieciaków. I było tak do czasu, kiedy po trzech latach w ogóle od aresztowania Eric i Lyle wreszcie stanęli przed sądem i zaczęli opowiadać swoją historię. Własną wersję tej historii. Wersję, której do dzisiaj, czyli po 35 latach spędzonych za kratami, nadal się trzymają, a także wersję, którą wielokrotnie podważano, wielokrotnie wyśmiewano i przeinaczano na miliony różnych sposobów. I moim zdaniem to dokładnie, czyli te miliony różnych wersji i interpretacji stało się dla Ryana Murphy główną inspiracją dla scenariusza, więc w serialu oglądamy braci Menendez przez wiele różnych filtrów, jest filtr homo. Narzucany przez część opinii publicznej, która kwestionowała relacje obu braci i orientację jednego z nich, jest filtr empatyczny, pokazujący skalę nadużyć, jakich padli ofiarą na przestrzeni lat. Jest filtr oskarżycielski, jakby to, co ich spotkało, nie miało najmniejszego znaczenia. Niestety o ile doceniam ten zabieg, o tyle boję się, że dla widzów wszystkie one, czyli te filtry zlewają się dosłownie w jedno, tworząc taki chaos, no bo po prostu nie da się być obiektywnym, nawet jeżeli bardzo się tego chce, zawsze się jakąś interpretację narzuca. Monsters to nie jest łatwy i przyjemny serial, on pokazuje złopodskórne... Z którą no, trudno czasem zdefiniować. Wrzuca widza też w różne bardzo niekomfortowe sytuacje i każe mu w nich wytrzymać po to, żeby znowu powiedziałabym, zmienić perspektywę i interpretację. Absolutnie wstrząsający jest odcinek piąty zatytułowany Hurtman, w którym Erik rozmawia w areszcie ze swoją prawniczką. I słuchajcie, przez 36 minut oglądamy jedno ujęcie, w którym grające Erika Cooper Coach, dosłownie. Przechodzi sam siebie aktorsko, snując taki właśnie długi monolog o koszmarnym dzieciństwie. Kamera nam się praktycznie nie rusza. Jedyne, co się zmienia, to jest kadr. Z ogólnego bardzo wolno przechodzi zbliżenie na twarz bohatera. To jest taka bardzo intymna scena, która no, trzyma w napięciu od początku do końca odcinka. No i szkoda tylko, że chwilę później Murphy znowu wraca do kwestionowania i poddawania wątpliwości, jakby chciał dać wizom. Jasno do zrozumienia, że on właściwie tutaj nie wydaje żadnych wyroków i nie jest po żadnej ze stron. O ile od strony takiej czysto artystycznej i narracyjnej. Jest to zabieg bardzo interesujący, o tyle z punktu widzenia etyki, no, jest to zabieg niezmiernie dyskusyjny. Również dlatego, że sprawa braci Menendez wcale nie jest jeszcze zakończona, a sposób w jaki potraktowano ich podczas drugiego procesu z prawnego i moralnego punktu widzenia był totalnie skandaliczny, co nie do końca moim zdaniem też wybrzmiało w serialu. Murphy, podążając za angażującą historią, wpada w pułapkę wielu uproszczeń i zamiast stworzyć taką mądrą opowieść o zbrodni, której nie da się, w pełni zrozumieć bez obrazu, wiecie, kontekstu rodzinnego, społecznego, kulturowego i tak dalej, ociera się znowu o sensację, miejscami za bardzo ulegając też własnej słabości do pokazywania ciał młodych mężczyzn w nadmiernie erotyczny sposób. Kto widział ten pewnie wie o czym mówię. To, co jednak jest dla mnie w tej historii chyba najbardziej wstrząsające, to jest to, że sprawa Braci Menendez nie jest jeszcze wcale zamknięta, a choć czasy i wrażliwość społeczna na kwestie dotyczące maltretowania dzieci znacznie się przez te 30 lat zmieniły, to wciąż ich wersja wydarzeń poddawana jest w wątpliwość. Tymczasem na światło dzienne w ostatnich latach weszły nowe dowody, w tym list sprzed 89 roku, w którym Erik zwierzył. Się ze swoich doświadczeń z ojcem Kuzynowi, czyli jest dowód, a także zeznania jednego z członków latynowskiego bandu Manudo, który twierdzi, że był wielokrotnie krzywdzony przez José Menendeza, który był z kolei szefem wytwórni, w której nagrywał zespół Manudo. W zeszłym roku stacja Pico w ogóle wyprodukowała na ten temat trzyodcinkowy serial dokumentalny pod tytułem Menendez plus Manudo, Boys Be Trade. Bardzo go polecam, jest naprawdę mocne serial Netflixa ukazał się, więc słuchajcie w chwili, kiedy bracia Menendez wciąż odsiadują swoje dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego i jednocześnie walczą, by prokuratura uwzględniła ten nowy materiał dowodowy który powiedzmy pozwoliłby zmienić kwalifikację czynu z morderstwa na zabójstwo, co pozwoliłoby im ostatecznie pewnie wyjść na wolność. Fakt, że w Stanach Zjednoczonych twórcy seriali i filmów, tacy jak choćby na przykład Ryan Murphy, mogą sobie bez większych problemów w ogóle brać cudze historie i personalia i kręcić seriale, które interpretują rzeczywistość, jak im się żywnie podoba, jest, powiem Wam, przerażający. O ile historia Damera była Zamknięta, a najdelikatniejszą kwestią tam było to, czy rodziny ofiar poczują się urażone, o tyle w sprawie braci Menendez, no, nic jeszcze nie jest ostatecznie postanowione, a mimo to stali się bohaterami wielu bezlitosnych filmów telewizyjnych przez lata i skeczów, no bo jak wiemy nic tak nie bawi, jak mężczyzna, który płacze w sądzie, opowiadając o swojej traumie. Nie dziwi mnie więc, że Eric Menendez zareagował bardzo ostro na pojawienie się serialu i na to, w jaki sposób został pokazany on i jego brat. I tutaj cytat. Miałem nadzieję, że mamy już za sobą kłamliwe i okropne portrety Laila, tworzące jego karykaturę zakorzenioną w rażących i okropnych kłamstwach powtarzanych w serialu. Nie wierzę, że nie zrobili tego celowo. Z ciężkim sercem muszę powiedzieć, że nie wierzę, że Ryan Murphy jest aż tak naiwny, jeśli chodzi o różne fakty z naszego życia, co oznacza, że zrobił to celowo. To przygnębiające wiedzieć, że nieprawdziwe ukazanie przez Netflixa tragicznych okoliczności związanych z naszą zbrodnią cofnęły naszą bolesną prawdę o kilka dekad wprost do czasów, gdy oskarżenie budowało swoją narrację na ogólnym przekonaniu, że mężczyźni nie mogą być ofiarami przemocy i że doświadczają traumy z tym związanej zupełnie inaczej niż kobiety. Kończę tą recenzję słowami Erika Menendeza, bo czuję, że trzeba dać głos tym, którzy w serialu Ryana Murphy głosu nie dostali, cokolwiek i jakkolwiek chciał on znów przekazać. Mam obawy, że nie przekazał tego w sposób, który byłby czytelny dla kogokolwiek poza nim samym, niestety. Jak już mówiłam, technicznie, aktorsko, narracyjnie, Monsters to jest serial niezwykle dobry, świetnie się go ogląda. Z różnych produkcji, które Murphy wyprodukował na przestrzeni ostatnich lat, ta jest jedną z jego najciekawszych, a jednak mam wobec tej produkcji jeszcze większy niesmak niż wobec Damera, bo mamy tutaj do czynienia z ostrą retraumatyzacją w imię, powiedziałabym, nie do końca sprecyzowanych intencji. I dlatego nie jestem w stanie wystawić tej produkcji oceny, dlatego że jeśli chodzi o realizację i takie walory czysto rozrywkowe, to bym pewnie dała 5, a może nawet 5,5, ale jeśli chodzi o kwestie moralne i po prostu o czym ten serial opowiada i w jaki sposób zahacza o rzeczywistość, wynaturzając w pewnym sensie, wykręcając, wybrzuszając, wiecie, fakty to pewnie dałabym jedynkę i bym powiedziała nigdy w życiu a wiecie uśrednionej oceny 3 pewnie nie dam bo to nie o to tutaj chodzi tyle jeśli chodzi o moją opinię na temat serialu Monsters wypiszcie co sądzicie w komentarzach i w ogóle co sądzicie na temat seriali true crime na ile one według was są etyczne wydaje mi się że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat na osobny odcinek jeśli się podobało, to koniecznie dajcie lajka, like subujcie nas, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama i Twittera, i widzimy się w kolejnym odcinku.